Witajcie, mężczyźni, z tej strony Trajan, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Titanfall jako Imperium Kalizjan. W ostatnim odcinku udało nam się trochę załagodzić sytuację w Senacie, ale nadal mamy słabe poparcie dla opozycji, więc to nie jest zbyt zachęcające. Na szczęście się trochę bardziej skupiam już na tym, żebyśmy to robili, więc nie powinno być aż takiego dużego problemu. A tutaj wygląda na to, że możemy sobie poczekać, żeby coś lepszego zrobić. Albo w ogóle nic. Tak naprawdę w następnym roku będziemy mogli zacząć robić wojny. Aha, okej. Okay. Czyli to dało nam złe rzeczy, okej. Okay. Więc tak, moglibyśmy to zrobić, czy nie? Nie moglibyśmy. 31, 60. No, w miarę dużo tego. Zaraz, zróbmy w takim razie to. I 500 plus. O. Nie no. To wymyślił to naprawdę dosyć. Dosyć dobre nawiązanie dał. Ok, więc tego nie zrobimy. Tutaj musimy poczekać na to. To da nam trochę lojalności, ale to nadal nie jest aż tak dobrze. 44. Ok, czyli robimy kolejne prawo, które ludziom może się nie spodobać, ale w międzyczasie możemy robić. Rozwijać nasze wojsko. Ok, więc tak, tutaj zaczynamy od wsparcia całego. Mamy te 60 punktów. Jesteśmy na tym. Dajcie to. Ok, mamy słabo, ale to powinno wystarczyć. Czyli 60 punktów jest wystarczającą ilością, żeby przepchnąć ustawę. To się podoba. Ale i tak nadal musimy sobie... Dużo, naprawdę dużo tych political power, ale to są te specjalne punkty cesarza i nie można ich zużyć. I tych punktów nie ma innej właśnie innego sposobu, żeby ich dostać. Okej, tutaj skończyliśmy. Tutaj mamy. Możemy sobie polepszyć naszych dowódców. To tutaj mamy, że nasi dowódcy to są losowi ludzie. Tak, znakomicie. Więc tak, zróbmy to, żeby więcej osób głosowało dla nas. A to jest ciekawe, bo mamy to, ale tak naprawdę liczy się, jeżeli chodzi o to. Więc. W sumie prośba o to, żeby głosowali na nas, to w sumie nie ma sensu. Tak w skrócie, opisując tę sytuację. Okej, powoli sobie naprawiamy. Nawet żeby przeszli na naszą stronę też nie ma zbytnio sensu, póki nie głosują zawsze za naszymi ustawami, bo później i tak trzeba ich przekonywać. Okej. Dobra. Tutaj ciągle się pokazuje, bo akurat ta liczba punktów, co trzeba mieć, chodzi. 74. I tak musimy poczekać na to. Gdybyśmy ciągnęli sobie to Imperator jako to byśmy mieli więcej punktów, jakbyśmy ich mieli jako tych, których lubimy bardziej. Tylko że tutaj dostajemy za to, że ich lubimy, dostajemy wtedy lojalność. Do lojalności. To ciekawie brzmi, ale tak, taka jest prawda. Więc tak, możemy zrobić to, bo i tak nie chciałem na razie głosowania przepchnąć. Bo lojalność jest na niskim poziomie. Więc sobie trochę ją poprawimy.
po czym dopiero coś zrobimy, a tak to już niedługo się będziemy mogli wojnę przeciwko północy zrobić. Plemiona niemieckie się nie pojawiły, co oznacza, że muszę jakiś cel narodowy zrobić. A tak to już sobie przygotujmy te jednostki. Pytanie jest takie, czy widzimy jednostki reszty, widzimy jakieś jednostki, więc to oznacza, że działa. A tak to sobie dalej tutaj ciągniemy. Dobra, to już kilka dni, ale mają inny rozkaz. Okej, okay, idźcie szybko. Tak, Pomorze to chyba nigdy się nie zjednoczyło w mojej serii. Chyba mają przez problem przez to, że dobrze mogą się obronić. Okej. Okay. No, punktów to stracimy, dlatego że za chwilę sobie odpalimy tą wojnę. No właśnie, już możemy ją odpalić. Więc... Więc tak, to nie ma sensu, jak ostatnio mówiłem. A tak to możemy sobie to odpalić. I poczekać na wojnę. Bo od razu wypowiemy wszystkim wojnę. I ostatnio, jak miałem te minusy, to po prostu nie mogłem ich pokonać. Tych oni mnie pokonywali z łatwością, więc więc o to chodzi, że musimy po prostu mieć lojalność, niepopularność. Okej, zróbmy sobie to kolejne. Jest w głównej mierze może być taki problem, że my będziemy chcieli coś porobić, ale będziemy musieli nadal przepchnąć to prawo, a żeby przepchnąć to prawo, to musimy mieć lojalność tych, co wiadomo, że nie zawsze będzie możliwe. Okej, wysyłamy tych na front. Dajcie kolejną broń dla nich. No tutaj chyba są też dywizje przeciwko... No i nasze dywizje też sobie radzą, no... Niszczymy im organizację i niszczymy im siłę. To znaczy, że mamy wystarczająco dobre jednostki. Więc powoli się zajmujemy tym. Na nasze nieszczęście wykupienie sobie popularności bardzo długo trwa. To nie jest dobre, że musimy sobie ciągle czekać na popularność. Ile macie? 53? No to nie, jest wystarczająco. Więc za 90 dni jakieś prawo przepchniemy. Ale to może trochę potrwać. W międzyczasie sobie zrobimy tego, co chcemy ogarnąć. O, to jest nawet dobrze, bo to potrzebujemy, żeby dostać te fokusy. Okej, okay, więc... Tego jeszcze nie robimy, bo to sobie zniszczymy nasze jednostki. 50. Jest 55, to jest dobre, tylko że tutaj mamy słabo, bo tutaj już spada, więc trzeba było się trochę tym zająć, a mamy plus 20. Więc myślę, że przejdziemy sobie z powrotem. Co tutaj mamy? To jest nawet ważne. Więc sobie weźmiemy trochę z powrotem, żeby poszło w tą stronę. Żebyśmy mieli przynajmniej trochę punktów więcej. Chciałem sobie prawo przepchnąć, zapomniałem o tym. Okej. Okay. Zawsze możemy przepchnąć tam tej drugiej strony prawo, tylko że ja mówiłem, że ja chcę zrobić takie, że idziemy tylko w jedną stronę. Ja wiem, że chodzi bardziej o balans sił, ale myślę, że balans już trochę jest po naszej stronie. Okej, więc czekamy. 20 punktów. Teraz mamy 20 punktów. A tutaj 15 punktów. O Jezu, co się tak... To tak słabo idzie. Dobra, zostawmy już tutaj, bo widzę, że się nie da. I... To jest 20, ale to jest tylko 10.
Tutaj jest 50 to kosztuje. O Jezu, to nawet się nam nie uda. Wydawało mi się, że 30 kosztowało. Okej. Wygląda na to, że nie jest aż tak źle. Najlepiej też nie jest. Popieramy się na tym, że ci aż tak bardzo nie będą chcieli nas zbytnio zająć. Że możemy się tylko tymi zajmować. Dobra. Spróbujmy sobie w takim razie trochę zwiększyć to. No i teraz już prawie całą jedną kategorię robimy tylko. Więc nie jest aż tak źle. Tutaj możemy zainwestować. Ciągle zapominam, że przecież później jest coś takiego, że musimy to do głosowania wziąć, więc nie powinienem się na to patrzeć. Tu nie ma punktów na to, a też imperator daje zbyt mało. No, lojalność spada całkowita, przez co dlatego tak wszystko też spada. Musimy chyba przepchnąć ustawy na myśl drugiej strony. Ale wtedy potrzebujemy ich wsparcia, to będzie trochę kosztowne. Dobra, musimy balansować realnie. Dobra, mamy wszystkie punkty, więc balansowanie nie powinno być złe. Zrobimy tutaj kilka ustaw, które nam doda po ich stronie. Okej. Więc ich strona. Dawaj te punkty. To jest 82 osoby. No tak powoli to idzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na szczęście nasze dywizje. Nasze dywizje tutaj dobrze stoją. Więc nie musimy się tym zbytnio martwić. Ale i tak dalej będziemy robić te cele. Oraz chyba widziałem, że się pojawiają, tak, pojawiają się już te plemiona. Okej, i jak to wygląda? No słabo to wygląda. Okej, udało się. Więc jak to wygląda z poparciem dla imperatora? 20. Okej. Trochę wzrosło. 15. Nic nawet nie zrobimy. Jeżeli się przełączymy na was. Dobra, to 20 daje. Uff. Oj, trochę lojalności to dało, więc nie jest tak źle. Chodzi o to, żebyśmy tutaj trochę nabili. Ale niestety większość tych decyzji zabiera nam lojalność, co nie jest dobra. Okej, imperator niech tutaj nieco wyda punktów. Tutaj możemy w takim razie zrobić to, żeby zawsze po naszej stronie stawała część. I możemy kolejną ustawę w sumie spróbować popchnąć, dlatego że mamy wystarczająco dużo, żeby tam to wysłać.
Okej. No niestety się nie dało. Tak to byśmy musieli bardzo długo ciągnąć to, a nie wydaje mi się, żebyśmy chcieli to długo tak ciągnąć. Dobra, pytanie jest takie, co wy jeszcze w Słupsk macie? Blizzard Union to wszystko wysłało na tą stronę, więc... Więc aż tak dobrze to nie jest. Okej. Powinniśmy przepchnąć tą ustawę. Jakieś fabryki militarne się pokazały. Okej, coś przepchnęliśmy. Jak to wygląda? Słabo, słabo, nie mamy. A nie mamy wystarczająco punktów. Oj. Chyba wtedy jest minus dla wszystkich. Zabrakło nam. Tych mamy już na 37%, a to było tak akurat to, co chcieliśmy przepchnąć, żeby oni dali nam... Okej, udało się nam. Żeby oni dali nam nieco lojalności. Coś tam przyjęli? Dalej chyba jedną prowincję. Dobra. Mają tam port? Nie, nie mają. Okej. Fabryki dajmy na to. Trochę się udało ich. No, te... Dosłownie te 90 dni najbardziej nam zabiera, bo te punkty Imperatora najbardziej nam... Najbardziej ich tracimy. Okay, wygląda na to, że nasze dywizje sobie radzą z nimi. Więc jest ok. Wy możecie pójść do portu przypadkiem? Dobra, raczej nie. A wy możecie pójść ich odbić? Dobra, dajcie trochę punktów. Dobra, punkty Imperatora na nieco wzrosły, ale nadal nie aż tak dużo. Tyle powinno być idealnie. No i w sumie możemy sobie wydawać political power na korowanie bardziej. Nie ma problemu. No, ta lojalność naprawdę nas zabija. O nie, mamy już 0? What? Mamy 5%. No nie mówcie. O. Dobra, wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja poprawię tylko w kodzie to. I tyle będzie z tego. No, bo wiecie, no co... Co to ma być, że... Dosłownie jest pewien moment, kiedy my tracimy te wszystkie punkty, dlatego że nie mamy punktów Imperatora. Dobra, dajcie mi chwilę. O, jak to się stało? Mamy 165 punktów!
Skąd dostaliśmy je? No, skąd? Ta. No, jak mówiłem, no, dodałem tą decyzję, żebyśmy dodali, dlatego że... A, znaczy się, chyba komendy są? Coś mi się wydaje, że też są. Więc tak, możemy wreszcie trochę powydawać tego. Ja będę korzystać z tego tylko dlatego, że... A! Człowieku, jak można... Dobra, co się dzieje? A, bo nie ma political power, okej. To akurat to jest mało... mało aż tak ważne, że nie mamy political power. Ale w takim razie będę z tego korzystać, kiedy naprawdę jest, będzie mega potrzebne, bo tak to... O. Posiadanie plus 5 punktów Imperatora naprawdę nie było bardzo miłe, dlatego że coraz bardziej wchodziliśmy w kolejne kryzysy. Więc teraz jak już mogę sobie nieco z tym walczyć, to też sobie wykorzystamy to. Tak, ktoś powie, że oszukiwanie, ale ja mogłem powiedzieć tylko jedno. Ja już byłem w momencie, kiedy się to zepsuło. To nie jest najlepszy moment w życiu. To nie jest ten moment, który byście chcieli zobaczyć. To jest moment rozpaczy. Dobra, tego nie potrzebujemy. A to już nie moje wina, tutaj coś się zepsuło. Więc teraz będziemy po prostu czekać na to wszystko. Możemy sobie jednoczyć różne rzeczy. Tutaj mamy na przykład walkę z Kaszubami, które udaje nam się wygrać. Okej, tutaj możemy pociągnąć. Ile macie? Dobra, możemy pociągnąć. Dzięki czemu też mamy więcej tego. Tak. Więc nie jest aż tak źle. Oraz... O! Jakby co, samoloty się nie rozbijają. Po prostu nisko latają. Więc... Tak, dzisiaj postanowili nisko latać. W momencie, kiedy o 4 nad ranem wróciłem wcześniej, ale 4 nad ranem wstałem, po czym obudziłem się 8. Tak, więc to nie jest najlepszy moment dzisiaj, żeby coś mnie denerwowało. A tak ogólnie... to miałem jeszcze dzisiaj coś porobić innego. Tylko, że nie wyszło, a jako, że miałem o tym nagrać, no to już przyspieszyłem z nagrywkami. Ale tak, to dzisiaj to jest taki dzień, gdzie po imprezie nieco... nieco odpoczywam. Okej. Musimy poczekać jeszcze na siłę polityczną. Wydaje mi się, że możemy coś dać do głosowania już. A, możemy to zrobić. W sumie tak, to jest rzecz, którą mogliśmy zrobić. Tutaj mamy oczywiście te różne rzeczy. Okej, dajcie. To jest na pewno coś, co chcemy. I zobaczcie, ile nam zostało. 80. Więc to jest po pierwsze niezbalansowane strasznie, jeżeli chodzi o to, o te koszty. No ale... Co my zrobiliśmy? Dałem te 20, dostaliśmy... What? Nie było to... To było... Ja tylko dodałem jedną decyzję. Ja tylko dodałem tą jedną decyzję, która też jest trochę popsuta w wartościach, nie wiem jak. Ale tak to nie wiem, co się tam stało. Okej, wygląda na to, że... Raczej już nic więcej nie zrobimy. Więc dokończmy to, a w międzyczasie sobie patrzmy na to. Czy mamy coś tutaj? Tak, mamy. Teraz czas wrócić do wojska, więc tak. Ogólnie nie opisuję, co się dzieje na wojnie. W głównej mierze dlatego, że... Co mam niby opisywać? Wojna. Ludzie umierają. Tyle. Okej, więc... Tak, nasi przeciwnicy kompletnie mają okropne dywizje, ale te okropne dywizje broniły się przed innymi okropnymi dywizjami, więc nie jest aż tak źle.
Tutaj special units nie są zbytnio potrzebne, bo nie mamy nic takiego potrzebnego. Wreszcie prawdziwy moździerz zrobimy sobie. Wcześniej to jakieś podróbki mieliśmy. Okej. Chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda z tym. Tutaj już mamy 30 punktów, więc... Więc jest znakomicie. Co to jest? Grand Privilege? Nie, ja chciałem sobie... Okej, jest dobrze, bo chciałem sobie zmienić inną frakcję na to, ale wygląda na to, że wszystko jest ok. I myślę, że już prawo możemy dać. W pewnej mierze nie robiłem tego, dlatego że tęczy. A tak to sobie tutaj pohandlujmy. O Jezu, tutaj to już prawie wszystko ogarnęliśmy. Dobra, wszystkie dla tych. Więc bierzemy to. I zaczynamy. Mamy dużo punktów, więc to nie jest jakieś problematyczne. I jeszcze dodatkowe punkty, okej. No to znakomity timing, nie powiem. Ale jak to prawo zrobię, to ja zakończę ten odcinek. O! 150-150. Dobra. Wydaje mi się, że możemy już wydać te political power na regiony. A więcej już regionów nie ma. Tutaj jeszcze mamy prawo. Tutaj są te regiony, co mówiłem. Tutaj musimy mieć Wrocław w Śródmieście. Nie wiem dlaczego, ale okej. Może to jest, że musimy kontrolować zachodnią Polskę i dlatego tak. Okay, mamy coś do ciebie? Do ciebie nic nie mamy. Dobra, więc czekamy na prawo, jak tutaj się zrobi. No i już mamy. Dobra, czy możemy coś tutaj... O, możemy, już się pokazało, więc za chwilę sobie to zrobimy. Ale tak, Ave Cezar. I... coś mamy? A, i możemy zjednoczyć północno-zachodnią Polskę. Jej, zjednoczyliśmy północno-zachodnią Polskę i ona wygląda tak samo jak poprzednio. Oraz się zaczynają pojawiać plemiona. Tak. Te plemiona będą problematyczne. No, różne mają ideologie, widzę. Część ma anarchistów, chyba przez przypadek powinna mieć to. Nostalgia. Świetna ideologia. Dobra, więc jeżeli się spodobał ten odcinek, sorry, że... ale Sośnierz jest duży. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, to proszę o lajka w górę, jakiś miły komentarz. No niestety, gra nie jest zbalansowana przy tym. Jej, przez to, że mam takie niskie, to jest bardzo słabe. A minusy są takie, że nie chcielibyście mieć tych minusów. Mówię od razu. Więc był z wami Tragol. No to, cześć.